Panie Marszałku, Wysoka Izbo, szacunki wskazują, że obecnie w Polsce przybywa prawie 3 200 000 obywateli Ukrainy. Obywateli, którzy przybyli do Polski zarówno po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na ich kraj, jak i przybyły dużo wcześniej. Żadna to tajemnica, że większość z nich korzysta z pomocy osób prywatnych, organizacji pozarządowych, samorządów i przedsiębiorców. Przedstawiciele tych grup jasno wskazują, że pomoc ze strony rządu nie jest wystarczająca. Z danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, iż jedynie 160 000 obywateli Ukrainy znalazło zatrudnienie w Polsce. Czy zatem nie powinniśmy dążyć do zapewnienia legalnego zatrudnienia jak największej grupie uchodźców? Pytam więc w imieniu przedsiębiorców o zasadność wprowadzania przepisów mówiących o tym, że pracodawca będzie zobowiązany w powiadomieniu podać liczbę godzin pracy zatrudnionego przez niego uchodźcy. Przecież już czas pandemii dokładnie pokazał nam, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć i zaplanować. Dlaczego zatem chcemy dodatkowo obciążać przedsiębiorczych obywateli? Proponowane przez rząd przepisy to kolejne utrudnienia, biurokracja i nadmierne obciążenie dla pracodawców. Może to czas, żeby w końcu zacząć ich wspierać. Dziękuję ślicznie za uwagę. Bardzo dziękuję.